Dzisiejsza medytacja będzie bardzo ważną medytacją. Będzie o tym, jak nas stworzył Bóg, o tym, z jakich elementów jesteśmy stworzeni i czy one do siebie pasują, czy nie, a jeśli nie, no to co możemy z tym zrobić, aby do siebie bardziej pasowały, tak abyśmy mogli połączyć siebie w jedną, spójną, idealną całość. Dzisiejszy fragment będzie z Księgi Rodzaju. Jest to rozdział 2, wersety od 5 do 8. Pozwólcie, że wam przeczytam. Nie było jeszcze na ziemi żadnego krzewu polnego i żadna trawa jeszcze nie wzeszła. Pan Bóg nie spuszczał bowiem deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by pracował na roli i kopał w ziemi studnie, aby nawodnić glebę. Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. Oto człowiek stał się istotą żyjącą. Pan Bóg zasadził ogród w Edenie na wschodzie i umieścił tam człowieka, którego ulepił. Jako rozpoczęcie tej medytacji zapraszam Cię do tego, abyś wsłuchał się w swój oddech. A więc to tchnienie Boga, które jest w nas, bo oddech jakby najbardziej jest zbliżony do tego tchnienia. I żeby to takie wsłuchanie w ten oddech towarzyszyło Ci nie tylko na początku mojej medytacji, ale żebyś wracał do niego w jej trakcie, tak? Aby to był taki Twój nawyk w trakcie tej medytacji, że wsłuchujesz się w swój oddech. Prośba, abym odkrył w sobie obecność Boga. Obraz. Wyobraź sobie, że jesteś w ogrodzie, że podnosisz z ziemi, właśnie ziemię, grudki ziemi, świeżą ziemię do swoich ust, no nie aż tak blisko, ale z taką chęcią, żeby poczuć jej zapach. Weź głęboki wdech, właśnie wyobrażając sobie, że tą ziemię podnosisz i chcesz poczuć, jaki jest jej zapach w swoich nozdrzach. No właśnie, niech ten gest podniesionych dłoni, tego odczuwania zapachu ziemi towarzyszy Ci w trakcie tej medytacji. Jestem stworzony z tego, co ludzkie i z tego, co boskie. Jestem stworzony zarówno z ziemi, jak i z tchnienia. I na pierwszy rzut oka te elementy, no właśnie, są bardzo skrajne, tak? Bo tutaj to słabe, to ludzkie, to ziemskie, a z drugiej strony to co mega wysokie, tak? To co boskie. Ale te elementy są powołane do bycia jednością już od samego początku. I dowodem na to, że to może działać, jesteśmy my. I nie jest tak właśnie, że właśnie czasami ulegamy takiemu myśleniu, że właśnie, że ja mam ciało i mam duszę i właśnie to ciało mi przeszkadza, a czasami mi ta dusza przeszkadza, ale jest tak, że my jesteśmy ciałem, my jesteśmy duszą, jesteśmy całością i ten nasz język, który, no właśnie, który polega na tym, że mówimy, że mamy coś, a nie czymś jesteśmy, no jakby oddaje często nasze jakby no wewnętrzne przeżywanie tego. Więc jakby zapraszam Cię w tej pierwszej części medytacji, aby powtarzać sobie te słowa. Jestem moim ciałem, jestem moją duszą, jestem całością. Powtarzaj je dopóki nie, jakby nie poczujesz, że te słowa są, no są prawdziwe, tak? Że jakoś rezonują w Tobie, że w nie wierzysz. Jestem moim ciałem, nie mam ciała, jestem moim ciałem, jestem moją duszą, jestem całością. Ok, drugi punkt. Te dwa elementy, boski i ludzki, jak już mówiłem, no jakby idealnie do siebie pasują. I czasami możemy w to nie dowierzać, bo, no właśnie, bo jakoś w nas nie zawsze to gra. I wtedy jakby bardzo ważne i ciekawe ćwiczenie, które możecie zrobić, które jest czymś, wydaje się być oczywistym, ale bardzo często o tym zapominamy, jest spojrzenie i pomyślenie o Jezusie. Bo Jezus jest chyba najlepszą osobą, na pewno jest najlepszą osobą, która to w sobie połączyła. Przecież jakby, no ciężko jakby sobie pomyśleć, że
tak sobie Jezus myślał codziennie, jak rano wstawał. Kurde, no ale to bycie człowiekiem jest uciążliwe, tak? Że ten Bóg mnie źle stworzył. Albo jakieś inne elementy, inne momenty w jego życiu, że myślał, a to bycie Bogiem jest tak bez sensu, tak? Wolałbym być tylko człowiekiem, że to było wiele łatwiejsze. No pomimo tych, może miał jakieś te trudności w tych takich bardzo ciężkich momentach swojego życia, ale on potrafił to łączyć w całość, tak? Był tym, na którego warto się patrzeć w każdym momencie naszego życia, kiedy tej jakby spójności, tej jedności nam brakuje. Bo jeśli nam się wydaje, że właśnie, że nie jesteśmy jednością, że to jest niemożliwe do połączenia, to na pewno tak jest, że są jakieś nas elementy, których nie przyjmujemy. Są jakieś części naszego życia, naszej historii, których nie chcemy zaakceptować. Więc zastanów się w chwili, jakby co jest tą rzeczą, tym elementem, który jakby według ciebie nie pasuje. Jaka część ciebie, jaka część twojej historii nie pozwala ci powiedzieć tak, jestem jednością, tak, Bóg dobrze mnie stworzył. Co to jest? I trzeci punkt. Bóg powołał mnie do harmonii. I pobyt w raju wskazuje nie tylko początek, ale też i koniec, ale i cel. Jesteśmy nakierowani na niebo. Chodzi w naszym życiu o to, aby do tej harmonii dążyć, tak? I możemy się właśnie przygotować do tego bycia już w niebie teraz. I co więcej, możemy już teraz zaznać tego nieba na ziemi. Jeśli tylko zawalczymy o tą harmonię, którą możemy osiągnąć. I właśnie nie chodzi właśnie o tę harmonię, właśnie ściskanie to na siłę tych elementów, bo wiemy, że to nie działa. No, jak dzieci starają się na siłę te klocki jakoś połączyć, które do siebie nie pasują, no to właśnie to nie działa. Trzeba te odpowiednie elementy umieścić na właściwym miejscu, no właśnie wykazać się taką kreatywnością albo znajomością też siebie, tak? Aby wiedzieć, który element ma być w którym miejscu. I poproście Boga o to, aby wam w tym pomógł. Bo z jednej strony jest to nasz wysiłek, ale zadanie Boga jest nas wspieranie w tym procesie i dzięki niemu, dzięki łasce możemy to naprawdę bardzo łatwo, może nie bardzo łatwo, ale możemy to osiągnąć, tak? Więc no, użyj swojej wyobraźni, swoich sił i jednocześnie proś Boga, aby móc osiągnąć jedność. Pod koniec medytacji, jeśli będziesz czuł, że chcesz i że jesteś gotowy, to zapraszam was do takiego prostego ćwiczenia. Rozłóżcie wasze ręce tak szeroko i wyobraźcie sobie, że w prawej dłoni jest ta część was, mam nadzieję większość z was, którą akceptujecie. Tak? Większość te wszystkie elementy, ta cała wasza historia, którą w pełni przyjmujecie, mówicie tak, to jestem ja, chcę się tym chwalić, w pełni to przyjmuję. Natomiast w lewej dłoni wyobraźcie sobie te części z was, te elementy, może te jakieś momenty z historii waszego życia, które jakby nie do końca przyjmujecie, tak? o których wolelibyście zapomnieć, a którym właśnie może już wyszły w trakcie tej medytacji. I bardzo powoli zacznijcie zbliżać do siebie dłonie. Aż do tego gestu złożonych dłoni, który dla nas jest gestem tak ważnym w trakcie modlitwy, tak? Niech ten gest zbliżania do siebie tych elementów, które jedynie pozornie do siebie nie pasują, aż do momentu uzyskania jedności, pomoże wam w takim doświadczeniu bycia całością, bycia jednością. Bo do tego zaprasza nas Bóg od samego początku stworzenia. Na zakończenie, jak zawsze, jeśli zostanie wam czasu, porozmawiajcie z Bogiem o tym, co zaszło w trakcie medytacji. Możecie jeszcze zapytać Go, jak to zrobić, żeby się czuć jednością, jak połączyć te elementy, które w nas są. I zakończcie też modlitwą Ojcze Nasz. Dzięki.